Bardzo się cieszymy, że w tym roku rozszerzyliśmy naszą akcję organizowania zajęć dla dzieci w wieku 9-12 lat również poza miasto Opole. Rozpoczynamy właśnie dzisiaj zajęcia z Politechniki Dziecięcej w Brzegu. Po raz pierwszy próbujemy zainteresować i Politechniką, a przede wszystkim ciekawymi przedmiotami ścisłymi. Młodzież z Brzegu, z okolic Brzegu. Cieszę się, że liczna grupa ponad 50 osób zechciała uczestniczyć w tych spotkaniach. To nowa inicjatywa Politechniki na terenie Brzegu, gdzie młodzież, a dzieci nawet, będziemy zarażali razem ideą innowacyjności, ideą odkrywania świata, ale technicznego odkrywania świata, bo dzisiaj coraz częściej mówimy, że tego brakuje. Humanistów mamy dużo, coraz mniej technicznych, ale potrzebnych zawodów i dzięki temu będziemy zaszczepiali w młodzieży zdolności techniczne, poszukiwania umiejętności w sobie technicznych, ba, może właśnie nowych projektów innowacyjnych, które już oni będą realizowali za 20 lat, po to by nam się wszystkim żyło lepiej. Się dowiedzieć, jak żyły dzieci w Chinach i bardzo mnie to zainteresowało. Polska i Chiny mają dwie różne kultury inne i to jest bardzo interesujące. Myślę, że chciałabym pojechać do Chin, bo lubię zwiedzać nowe miejsca i poznawać nowych ludzi i różne kultury. Jakbym pojechała do Chin, chciałabym bardzo zobaczyć mur chiński, ponieważ bardzo mnie interesuje i ma ciekawą historię. Chciałam pojechać do Chin, dlatego że chciałam się nauczyć języka chińskiego, zobaczyć te zabytki wszystkie, jak się rozwinęła technologia. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.